Cześć siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku ze Slendriny. I to jest Slendrina The Asylum i trochę się cykam, jak mam być szczery, ponieważ wiem, że tutaj nie będzie nas tylko ścigać Slendrina, a też tutaj ta osoba tutaj, widzimy tutaj jej twarz, mamy tutaj właśnie to napisane w help. Obróć się jak najszybciej, jeśli widzisz Slendrinę. A jeśli widzisz matkę Slendrinę, to od Slendriny to uciekaj. I to będzie creepy. To będzie creepy. Ja dam na easy, ponieważ nie czuję się tak, jakbym mógł coś zdziałać na wyższym poziomie. Nie wiem dlaczego, ale czekajcie, muszę naprawić sensitivity. O, nie wiem dlaczego, ale słyszę płacz jakiegoś dziecka. O, jest. Piękna karteczka, może coś tutaj? Nie, nie ma nic, dobra. Ja sobie to zapamiętam. Miejmy nadzieję, że nie zapomnę. Ogólnie mamy tutaj też szafy. Właśnie w nich mamy się chować. Jak możecie zauważyć, mamy tam w lewym górnym rogu mamy pasek życia. On nam spada, jeśli coś nas jumpscare'uje. I tam była... Tam była Slendrina. One key is used, ale tu nic nie ma. Więc taka trochę lipa. Okej. Wejść to. Mamy tutaj takie butelki. One nas leczą. Jeśli będziemy mieć mało życia. Okej. Czemu ona się pojawiła tak nagle? Nie wiem. Możemy się zamknąć. I to prawdopodobnie przed matką Slendriny. Ponieważ no po co mielibyśmy się chować przed Slendriną? Jeśli się ciągle teleportuje za naszymi plecami. Dobra, może tu gdzieś, nie wiem. Nie ma? Aż dziwne. Mamy trzy. Dobra, mamy już dwa drzwi. Dwa drzwi, które są zamknięte. Pięknie. W nich prawdopodobnie muszę się nauczyć mówić. W nich prawdopodobnie będą kartki. Nie wiem, czy to słychać. Ale słyszałem dziwny oddech. I to chyba nie była moja postać.
Więc idźmy sobie dalej. Czemu tu nic nie ma? Aż dziwnie. Wydawało mi się, że Slendryna wystawała za ściany. Tak często jest. Czekajcie, tu coś będzie? Nie, nie ma. Tak często jest, że Slendryna wystaje za ściany. Dziwnie tak o tym mówić. Co? Nie straszcie mnie. Nie straszcie. Jestem w szafie. Chowam się. I zostawcie mnie. Czy może się Slendryna pojawić, jeśli jestem w szafie? To by było chamskie. Zobaczmy. Czy tu coś... Na krzesłach może? Nie. Będziemy się... Podleczymy. Zauważyła nas. To była właśnie matka Slendryny. Bardzo... Bardzo ładna. Okej. Mamy tutaj butle. By się przy okazji leczyć. Tu możemy się schować. Aha, cześć. Cześć, ja tutaj. Tutaj tylko zwiedzam. Może się schowam. Jestem trochę przerażony. Myślę, że ona tam jest. Ona prawdopodobnie umie wejść do pokoju, więc... Boję się, że ona wejdzie. Nie wiem, czy ona działa tak jak... Tak jak Slendryna... Nie, pewnie jak Slendryna nie działa, jeśli się nas goni. Może działa tak jak Granny. Że nas goni. Ale żeby nas nie brała na hita, ponieważ... To było zbyt słabe. Co tu mamy? What the? Nie ga... To dziecko ciągle krzyczało, tak? W tle. A! Cześć. Dobra. Nie mam pytań. Dziecko zmienione w Slendrynę. U nich to chyba normalka. Jeśli mówię... U nich... Musicie wiedzieć. Musicie... Wiedzieć, że chodzi mi... O tą piękną rodzinkę... Slenderów. Znowu słyszę ten... Co to było? What the fuck? Czy to widzieliście? Pewnie tak, ale... O co chodzi? Weszłem do szafy i ona zniknęła. Więc ona znika, jeśli się chowam w szafie. Dobrze wiedzieć. Ta matka Slendryny wtedy odpuszcza. Mam nadzieję, że nie ma takiego... AI, że gdy nas widzi, jak wchodzimy do szafy, to nas łapie. E?
Okej. Ona sobie tak po prostu chodzi, czy co? What the? Ona mnie maca. Patrzcie. Wywalaj. Mamy tutaj 6. kartkę. Bierz ją, bierz ją, bierz ją i spierdzielamy tam, gdzie raki zimują. A weźmiemy sobie. A czemu nie? 7 mamy. Mam jeszcze 2 niezwiedzone pokoje. Może tam pójdziemy, żeby tylko nie spotkać babci na swojej drodze. Tam coś widzę. To jest klucz. Więc mamy dwa klucze do 2 zamkniętych pokoi. Jest zarąbiście. Teraz tylko tego nie spierdolić. Jakiś just. Kartka nie ma. Dlaczego? Slendryna znowu tam jest. Nie ma jej? Okej. Tam mamy nasze piękne wyjście. O, tu nas jeszcze nie było. Ale niestety tu nie ma nic ciekawego. Tu też nie. Jedyne, co mnie tutaj ciekawi, to mnie, to właśnie miejsce. Miejsce pobytu ostatniej kartki. Tu już byłem. Jeszcze nie było. Czemu tu jest klucz? To oznacza. Wiedziałam, że tu będziesz. Czy to oznacza, że jest jeszcze. Nie, jest jakaś kartka, dokładnie. Za drzwiami. W tym momencie. Patrzcie, jak ja stąd spierdzielam. Bez opierdzielania się. Nic mnie nie powstrzyma. Bye bye. Mam jeszcze jeden klucz, ale tak zwykle jest. Wyszliśmy. Puh. To było straszne miejsce. I to dziecko. Co to było? Dobra. Ja przeczytałem całkiem. Ale to dziecko jest creepy. I czemu obrazy spadły? Też nie wiem. The end. Czego się dowiedzieliśmy dzisiaj? Że szpitale są creepy. Że są tam dziwne, opętane dzieci. I to nie w normalnych szpitalach. Chodzi mi o takie asylum, czyli szpitale psychopatyczne, wiecie. To było naprawdę creepy. Ta część naprawdę mnie przeraziła i do teraz mam... No... Gęsią skórkę po prostu mam teraz. Ciarki, I don't understand. Co jest w tym, że to jest takie straszne? Taki klimat. Myślę, że ten klimat, że wszędzie, że po prostu w tle słyszysz płaczące dziecko. Słyszysz też ciągle oddech. To jest oddech twojej postaci, tak cichy. Niekiedy jest oddech tej babci, który jest głośniejszy. I
to jest po prostu coś, co przeraża, czyli nawiedzony szpital. Psychopatyczny do tego, że... Nie wiem jak to wytłumaczyć. To jest po prostu coś, co przeraża. I nie wiem, czy każdy tak ma. Możecie mi napisać, kto z was myśli, że szpital psychopatyczny jest creepy. Bo moim zdaniem tak jest. Ogólnie jakbym miał być w jakimś takim... Nie wiem, na wizytę może do szpitalu psychopatycznego. Wiecie, różni są ludzie. W sumie to nie ludzie, tylko psychopaci można. No nie idzie takich ludzi nazwać psychopatów. No trzeba ich nazwać psychopatów, nie ludzi. Bo tacy ludzie to nie ludzie. Takim ludziom albo pomóc, albo zostawić samych i czekać na śmierć. Nie wiem, to jest alternatywa. Nie wiem, fabuła tutaj mi się troszkę pomieszała. Czyli to jest dziecko. Nie myślę, że to jest dziecko Slendera i Slenderiny, ponieważ myślę, że to są bracia i siostra, coś takiego. Ale to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Bye, cześć.